Możliwość odtwarzania serwisów internetowych w sprzętach HDTV to dzisiaj standard. Ale możemy odtwarzać się na różne sposoby. Kupując odtwarzacz Blu-ray, mamy w nim zaszyte funkcje internetowe, podobnie jak w nowym telewizorze. Sprawdźmy, który z tych sprzętów jest lepiej wyposażony, który będzie lepiej współpracował z internetem i da nam możliwość na przykład oglądania filmów w streamingu. Ten odtwarzacz Blu-ray możemy połączyć z internetem zarówno bezprzewodowo, jak i za pomocą kabla. Sprawdźmy łączność bezprzewodową. W ustawieniach połączeń możemy wybrać sobie typ sieci. Odtwarzacz Blu-ray sam znajdzie punkt dostępowy. W tym wypadku jest to Livebox Neostrady. Tu możemy wprowadzić hasło i wtedy uzyskamy połączenie Wi-Fi. Teraz połączymy Blu-raya z modemem za pomocą takiego kabla. W Blu-rayu mamy trzy widgety, które zapewniają nam bezpośredni dostęp do trzech serwisów internetowych. Serwisu filmowego YouTube, serwisu zdjęciowego Picasa i serwisu pogodowego AccuWeather. Przyciskiem Enter uruchamiamy wybrany film. Zobaczmy, z iloma serwisami internetowymi możemy się połączyć za pośrednictwem telewizora tej samej firmy LG LX6500. Telewizor także łączymy z modemem za pomocą takiego kabla. Po pierwszym podłączeniu telewizora do internetu musimy skonfigurować sieć przewodową, a także zaktualizować oprogramowanie. Podłączając telewizor do internetu mamy dostęp do większej ilości serwisów niż w przypadku odtwarzacza Blu-ray. Jest ich tu 11. Z czego 3 są takie same jak w przypadku Blu-raya, czyli Picasa, YouTube oraz AccuWeather. 8 jest nowych, między innymi serwis Google Maps, umożliwiający nam lokalizację. Serwis VTuner, umożliwiający nam dostęp do kilkuset internetowych stacji radiowych z całego świata. Serwis Asedo z grami. Serwis Viewster dający nam możliwość obejrzenia trailerów nowości filmowych. Pisanie za pomocą takiej klawiatury z poziomu pilota nie jest sprawą prostą. Jednak jeżeli mamy więcej czasu, możemy, nie odrywając się od telewizora, również porozumiewać się z innymi osobami w sieci. Podobnie jest z dostępem do serwisu społecznościowego Facebook, obecnie najpopularniejszego w Polsce. Możemy się na nim zalogować i komunikować się z innymi użytkownikami portalu, również za pomocą pilota do telewizora. Kupując dziś telewizor lub odtwarzacz Blu-ray, warto sprawdzić, do ilu serwisów internetowych oferuje nam dostęp. Trzeba też pamiętać o stałej aktualizacji oprogramowania takich urządzeń, dlatego że serwisów przybywa. I być może niedługo telewizja internetowa, streaming stanie się bardziej popularny niż na przykład płyty Blu-ray.